Cześć, siemanko, z tej strony Chemik. Jeżeli pracujesz na dwóch komputerach jednocześnie i nie chcesz na przykład przełączać swoich klawiatur, myszek, pendrive'ów i tak dalej, rzeczy na USB po prostu, nazwijmy to tak. No to ten film jest właśnie dla Ciebie, bo w tym materiale pokażę Ci genialne urządzenie, jakim jest KVM, co to jest i do czego służy. Zapraszam do oglądania. KVM-y ogólnie rzecz biorąc są to bardzo sprytne urządzenia, które pozwalają nam jakby przełączać się między wyjściami, na których chcemy wyświetlać albo działać na różnych ekranach, komputerach itd. Tutaj mam KVM-a od Ugreen, który jest KVM-em typowym USB, bo na przykład może być KVM HDMI, DISA bądź jakikolwiek inny, ale tutaj mamy KVM-a Ugreena na USB. No i cóż, tak naprawdę jest to bardzo mała puszeczka, skrzyneczka, powiedzmy niewielkich rozmiarów, niewielkiej wysokości, bardzo lekka, wykonana z plastiku błyszczącego, który niestety będzie się na pewno rysował. No ale cóż, urządzenie tanie, więc nie wymagajmy też nieszufladkowanego aluminium. Nasz KVM jest wyposażony w następujące porty i złącza. Zaczynając tutaj od tyłu naszego urządzenia, mamy dwa złącza USB duże, typ A, oraz złącze do ładowania. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest to mikro USB ładowania. No, jeżeli na przykład nasze urządzenia podpięte do tego będą bardzo dużo prądu ciągnęły, no to jesteśmy w stanie nie dostarczyć odpowiedniej ilości prądu, tak, mocy, żeby je obsłużyć. Od frontu mamy cztery porty USB-A 2.0, bo ten KVM jest 2.0, ale można kupić taki sam, tylko że będzie droższy, na USB 3.0 i to nie ma problemu, no ale na przykład do klawiatur wystarczy w zupełności 2.0, bo one i tak potrzebują niewiele, na pewno niedużej przepustowości. A tutaj, no, powiedzmy na topie urządzenia jest przycisk do przełączania właśnie między wyjściami naszego KVM-a. No dobra, tyle teorii. Chodźcie ze mną, zobaczycie, jak to fajnie działa. Przygotowałem dla Was tutaj hipotetyczne stanowisko, jakie Wy możecie mieć i w którym napotkaliście problem w postaci tego, że trzeba przepinać klawiaturę, myszkę. Mamy klawiaturę, myszka, komputer stacjonarny, monitor, jak widać pracujący, a tutaj za mną jest laptop. Działający też, wszystko na nim działa. No i cóż, ja może przejdę w tą stronę kadru, będę mniej zasłaniał. Mamy naszego KVM-a tutaj. Albo chodźcie wy bliżej. Dobra. Tak więc, mamy naszego KVM-a, w którego wpięte są klawiatura i myszka. I teraz, jak możecie zauważyć, pracujemy na laptopie, no tutaj ruszam na touchpadzie, ale też spokojnie mogę myszką ruszać. Mogę używać klawiatury, prawda? I wszystko to działa. Ale żeby nie przepinać się tutaj na tego peceta poprzez wyciąganie z portu USB odbiorników, wystarczy na naszym KVM-ie przycisnąć jeden guzik i już nasza klawiatura oraz myszka działa na tym komputerze. Genialny, rewelacyjny. No dobra, ale powiecie, co mi tylko z przepinania, prawda? KVM też ten obsługuje pendrive, dyski na USB na przykład i można zrobić takie cuda. Wpinamy pendrive'a do KVM-a i jest wykryty Kingston. To może nie być widać, ale jest wykryty. Momencik. O, widać Kingstona, prawda? No. I dzięki temu, że możemy pracować sobie na przykład na pendrive'ie, na tym komputerze, ale potem chcemy coś przenieść na tamten komputer, to znowu wystarczy jeden guziczek, tylko jeden, cyk, i z naszego kompa, już peceta, zniknął pendrive, ale jak możecie zauważyć, pojawił się on tutaj. Patrzcie, magic, by powiecie. Ale nie ma tu żadnej magii. Tak właśnie działają KVM-y.
I według mnie jest to naprawdę rewelacyjne urządzenie, a przede wszystkim bardzo tanie, bo taki na USB 2.0 kosztuje 60 zł, a na USB 3.0 tam chyba około 90 albo 110, coś tak uważam za naprawdę niewielką cenę. Mamy 4 porty USB, które możemy zapełnić. No cóż, przejdźmy do podsumowania. Tak więc podsumowując i reasumując, KVM uważam, że ten od Uglina jest tani, dobry, skuteczny, czego chcieć więcej. Same plusy. No minusem może być kiepska jakość wykonania, no, ale jest tani, więc to można wybaczyć w tym wypadku. Czy kiedykolwiek śniliście o tym, żeby przenosić pliki między komputerami, które nie są spięte w sieci jednej lokalnej, poprzez naciśnięcie jednego przycisku? No cóż, zanim nie dostałem tego KVM-a, to nawet o tym nie marzyłem teraz. Naprawdę genialna sprawa. Tylko trzeba mieć to wszystko podpinane kablami USB. W moim odczuciu urządzenie zdecydowanie zasługuje na polecenie, rekomendacje, no i powiedzmy taką odznakę jakości do ceny. Ja osobiście gorąco polecam każdemu, kto się napotkał z problemem takim jak w tym wypadku i chciałby w łatwy i tani przede wszystkim sposób ułatwić sobie życie, no to chyba nie będzie lepszego rozwiązania. W tym materiale to by było na tyle. Nie zapomnij łapeczka, subik, aby oglądać kolejne moje produkcje. Ja się już z Wami żegnam, mówił Chemik i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya!